Jadę dzisiaj zrobić drążki, końcówki drążków i wahacz z lewej strony w moim Passacie, bo dość mocno stuka. Zobaczymy jak to będzie. Jadę do Przemka. Przyjechaliśmy do Przemka, jesteśmy u niego w garażu. Pokażę, otóż to części przyjechały, wahacze do Passata. Co tu jeszcze jest? Końcówki drążków. Końcówki drążków są. No i będziemy działać. Zobaczymy. Jesteśmy na etapie demontażu starych wahaczów, ale amatorska mechanika Przemka poradzi się z tym. Jakbyście chcieli odwiedzić jego kanał na YouTubie, to w opisie będzie link do jego kanału, żeby się tam z autkami, ale tak do własnej potrzeby, że tak powiem. No widzimy jak to będzie dalej szło. Już się okazało, że sprężyna mi strzeliła. Także za niedługo będzie nas czekała robota ze sprężyną. No ale Życie właśnie. Stare auto tak mają, no. Dobra. Mamy to gotowe, tutaj amatorska mechanika Przemka, wymieniliśmy tu dwa wahacze i końcówkę drążka kierowniczego, no dość taka była mocno zmęczona i po drugiej stronie będziemy wymieniać tylko końcówkę drążka i po tym trzeba jechać na zbieżność się umówić, no ale tam jak najprędzej by to jechać. Dobra, bierzemy się za drugą stronę. Druga strona zrobiona też. Tu się okazało, że zmieniliśmy końcówkę drążka kierowniczego, ale jeszcze ten wahacz był tylny prawy do wymiany. Był zerwany. O, jest nawet gdzieś. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, czy nie, ale jest tu zerwany w tym miejscu. Także sprawne oko Przemka wyhaczyło. Dobrze, że mieliśmy. Bo kupiliśmy cały zestaw wahaczy, także był ten drugi jeszcze jest w miarę dobry, także
Zostawiamy. Zostawiamy to, będzie na zaś, oby jak najdłużej, wszystko ładnie popsikane smarem miedzianym, żeby kajkiedy zaś podkręcać, także no... Fachura. Dobra, to zakładamy koło. Poszło to naprawdę bardzo sprawnie. Bałem się tego, że to będzie dość tak kłopotliwe, ale w miarę wszystko fajnie poszło. Jeśli się wam podobało, możecie subskrybować. Nie, no śmieję się. Komentarz jakiś tam, jakby się dało to napisać. I do zobaczenia zaś w następnym vlogu, gdzieś może kiedyś. No widzimy to. Jak będzie jakiś pomysł, to coś będę nagrywał i wrzucał, i no to do zaś.